Witam was wszystkich bardzo serdecznie w materiale poświęconym grze Imperia Online. Witam was, moi drodzy, wchodzimy do świata i zaprezentuję wam grę, która wciągnęła mnie, bo nie ukrywam, że chciałem przetestować Reflinka, ale stwierdziłem, że ta gra jest na tyle zajebista, że mogę wam ją śmiało pokazać. Dopiero ją rozgryzam, gram w nią drugi czy trzeci dzień, teraz już w sumie... drugi, trzeci? No nieważne. Gram już któryś tam dzień, chyba drugi. I słuchajcie, powiem wam, że gra jest naprawdę wciągająca. Ja zrobię tutaj głośniej muzyczkę, żeby nam tutaj leciała muzyczka, prawda? Gdzieś tam w tle, o właśnie takie jakieś powiadomienia, prawda? Muzyka piękna, ładna. Słuchajcie, i od razu powiem, że na starcie zapraszam was oczywiście, wiadomo, bo to jest gra reflinkowa, więc reflink znajdzie się w opisie i zapraszam was do tego, żebyście ze mną sobie zagrali. Ja zaraz tutaj wszystko wyjaśnię. Nie będę wam pokazywał tutoriala, jak to przeważnie się robi, że pokazuje się tutorial, prawda, że mówi się jak coś przejść, mimo że sami to możecie zrobić, ale po co taki materiał tworzyć? No po co? Po co? Skoro można zrobić taki materiał, jak tutaj macie. Słuchajcie, to jest moja wioska. Moja wioska ma koordynaty 780 9x na minus 311, więc jeżeli będziecie chcieli sobie, prawda, sprawdzić, jak mi idzie w grze, to wystarczy sobie taki tutaj na mapce globalnej wpisać te koordynaty tutaj w graczu lub też na xy, no w zależności jak tam chcecie. Słuchajcie, jeżeli graliście w Plemiona, jeżeli graliście w Imperii Online, jeżeli graliście w jakieś inne takie przeglądarkowe gry, na pewno ta gra być może przypadnie wam do gustu. Jest tutaj bardzo taka bajkowa, moi drodzy, grafika. No i oczywiście, jak przystało, mamy budowlę, czyli to jest taki nasz jakby ratusz, budynek miejski, no jak kto woli nazwać, w którym rozbudujemy albo gospodarkę, albo właśnie mechanizmy wojenne, tak jak widzicie. Mamy, wiadomo, drewno, mamy tutaj oprócz tego żelazo i mamy kamień. Trzy podstawowe składniki surowca, oprócz tego mamy zadowolenie naszej populacji, jak i również populację, która się znajduje, moi drodzy, tutaj obok. Poza tym, diamenty, no i podatek, czyli coś, dzięki czemu zbieramy, moi drodzy, złoto w naszej grze. Mamy tutaj podatek od zadowolenia, czyli podatek, który jest ustawiony, jeżeli to klikniemy, on się sam automatycznie ustawia. Możemy oczywiście go zwiększać, możemy go zmniejszać, w zależności jak chcemy. Wtedy później nasi, moi drodzy, mieszkańcy się cieszą lub też nie. Mamy farmy, mamy domy, mamy wojska i inne pozostałe rzeczy. Jak widzicie, moja ludność wynosi teraz 11 tysięcy osób, limit domów to 25 tysięcy, limit ludność produkcyjna to 11 478, czyli wszyscy po prostu są zaprzężeni do pracy, bo biorąc pod uwagę, że mamy Boże, odbija mi się tutaj herbatą, przepraszam was najmocniej, ale piłem herbatkę. No nic, wracając do tematu naszego. Mamy tutaj, prawda, tartak, mamy kopalnię żelaza i kopalnię kamienia. Możemy, w zależności jak chcemy, naszych mieszkańców do tego posłać. Później, co mamy? Tutaj mamy, moi drodzy, centrum dowodzenia. Tutaj mamy nasze wojsko plus wojsko, które broni naszej twierdzy. Oprócz tego mamy budynek tutaj, który zwie się pałacem. Jest to budynek, w którym znajduje się cesarska rodzina. Cesarska rodzina, moi drodzy, jest odpowiedzialna za bycie gubernatorem lub też generałem. Ich poziomy oczywiście są rozwijane, jak widzicie, za dwie minutki nastąpi oczywiście podwyższenie poziomu. No i też mamy za chwilę, moi drodzy, achievementy. Co tutaj mamy? Generałowie w Imperium otrzymują większe doświadczenie. Dobrze, dajmy to. Generała też mamy zwiększenie poziomu, więc zaraz zobaczymy sobie, zwiększymy udźwig surowców podczas ataku. No bo jak przystało na grę taką, moi drodzy, w której trzeba troszkę ruszyć główką, czyli grę taktyczną, strategiczną, no to, moi drodzy, trzeba troszkę pomyśleć i atakować inne budynki. Mamy tutaj oczywiście takie rzeczy jak koszary, w których możemy szkolić, prawda, jednostki różne, które chcemy, w zależności od tego, ile surowcy posiadamy. No i ja teraz przed chwilką, moi drodzy, zanim jeszcze tutaj przyszliście do mnie, wybudowałem ryneczek, w którym potrzebuję drewno. A żeby drewno zdobyć, potrzebuję, moi drodzy, zamówić sobie troszkę tego drewna i zamówię sobie 15 tysięcy drewna i zapłacę za te drewno 33 652 zł, bo takie są top 5 oferty. Jak widzicie, przeciętna cena, tutaj są grafiki nawet, to jest fajne, tego nie było na przykład w Plemionach. Dobra, zakupimy sobie, także zakupiliśmy drewno, możemy też, widzę, cesarski kupiec, wow, wybierz surowiec. A, czyli my możemy teraz sprzedawać jemu.
No, okej, dobra. Czyli na tej zasadzie działa rynek. Całkiem spoko. Dobra, w takim razie mamy też z lewej strony achievementy. No i wait, bo jak będziecie chcieli jeszcze do mnie napisać, to z lewej strony u góry, tutaj tak jak widzicie, mamy, moi drodzy, wiadomości. Widzę, Pikachu coś do mnie napisał. Fajna gra, polecam. Widzicie? Jakie słodkie. Mamy systemowe, oczywiście. Ta gra jest masakrycznie rozbudowana. Mamy też sojusze, ale nie do końca wiem, jak one działają. Jeżeli coś wiecie na temat tej gry, to oczywiście napiszcie w komentarzu. No i mamy zadania. Zadania polegają, moi drodzy, na wszelakich różnych rzeczach. Mamy zadania poprzez punkty gospodarcze, wojenne, budownicze, cesarskie, aż i po sojusze. To jest tam swoją drogą. No i mamy osiągnąć 1000 punktów ekonomicznych. Na razie mam ich 600, no bo jakby na tym się zatrzymałem, ale spokojnie będziemy rozbudowywać naszą wioskę. Dobra, czyli teraz tak, wchodzimy w gospodareczkę i co by byśmy. A, najpierw sprawdzimy, jakie mamy tutaj achievementy. O, w ogóle mamy. Co? Osiągnij piąty poziom gubernatora. Aha, no tak, bo właśnie go rozbudowaliśmy. Czyli mamy plus 9000 wszystkich rzeczy, więc spoko. I czyli, aha, jeszcze mamy 14 ludzi mieć w naszym imperium wielkich. Czyli tutaj to wszystko, co widzicie, to są osoby, które jakby są w naszym drzewku genealogicznym i one się na przykład tutaj łączą. Jak widzicie, urodziła się córka, później powstaje takie większe drzewo genealogiczne, mamy kandydatów do dworu, do małżeństwa, prawda, tutaj jest cesarz wraz ze swoją partnerką cesarzową, no i dobra, dodamy sobie tutaj element. Dobra, co my mieliśmy zrobić? Aha, mieliśmy sobie rozbudować. Też pokażę wam, jak przeprowadzać ataki. Może zanim coś rozbudujemy, to zrobimy sobie może kilkunastu szpiegów. Zróbmy w takim razie może z 15 szpiegów. Wyślemy ich do szkolenia. Żołnierze w trakcie szkolenia, przejdziemy do tej zakładki. Przyspieszymy to i damy czas do automobilizacji. Dobra, zanim wyślemy też ich, zastanówmy się nad którą wioską. Może nad tą, tej jeszcze chyba nawet nie szpiegowałem. W takim razie co? 15 szpiegów wyślemy? Myślałem 15, zobaczymy. Okej, oni sobie tam prześpiegują. 3, 2, 1, bo to akurat jest blisko. I uwaga. Dobra, historia szpiegostwa. Nie, gdzie to było? Wait, bo teraz. Teraz nie wiem. Niezależne miasto, poziom trzeci. Teraz nie wiem, która to była. Czy ja to będę miał w wiadomościach? Nie, nie mam tego w wiadomościach. O, Jesus. Ej, bo panie, bo się teraz pogubiłem troszkę. Jeszcze raz, szpieguj. Teraz czy ja mam tutaj. Aha. Co to jest? Infiltruj. A! Słuchajcie, pogubiłem się. No tak też bywa, nie? Jakby czekajcie, to zaraz zobaczymy. Rekrutuj. Nie wiem, dobra, wyślemy jeszcze jeden. Zmarnuję troszkę surowce. To nic. Czego się nie robi na potrzeby odcinka. Zresztą i tak. O, czekajcie, bo dostałem jakiś ten. O, kandydat na trenera szpiegów. Enemy mobilizuj 20 szpiegów. A, no to w sumie i tak mi się zwróciło. A, no dobra, no to tak też można zrobić. W takim razie spoko. O, czekajcie, zamknę drzwi, czekajcie, nie wychodźcie, nie wyłączajcie filmu. Dobra, mamy tak, mamy szpieguj. Mamy twoja liczba szpiegów 11. Wyślemy ich. O! Wiesz, na prowincji. Wow, całkiem mocna ta wioska. 150 łuczników i lekkich mieczników. O, dobra, czyli no troszkę wojska by się tutaj przydało, żeby ich zaatakować. O, to możemy zaszpiegować w takim razie chyba tą wioskę. Wyślemy. Nie, może po prostu tak długo to trwało, to szpiegowanie. Czemu to się ładuje? Halo? Halo? Czyżby mi internet się wyłączył? Chyba nie. Oby nie. Chociaż, czekajcie, upewnię się. Czekajcie. Upewnię się. Nie, jest internet. Internet. Fakt. No to czasem ta gora też ma błędy. Więc to tak może wynikające z tego właśnie rzeczy. Dobra, w takim razie może coś rozbudujemy. A, właśnie mieliśmy sprawdzić zadanie, co my mamy rozbudowywać. Zbadaj medycynę wojenną, postęp 1. No dobra, to wchodzimy w takim razie w badania. Medycyna, ale to medycynę wojenną, czyli do uniwersytetu akurat wojennego. I medycyna wojenna zajmuje nam 4 minuty i 38 sekund. Możemy ją przyspieszyć, niestety nie mam diamentów.
No tak też bywa. Słuchajcie, jeżeli wam się podoba oczywiście materiał, zostawcie łapkę w górę, ja nagram więcej. Jak widzicie, ja tutaj gadam. Naprawdę ta gra jest wciągająca. Jeżeli chcecie ze mną pograć, to oczywiście również was zachęcam do tego. No bo warto, cholejpka, no bo warto. Warto. A nie chcę, żebyście robili reflinka na przykład i nie grali. No bo to tak bez sensu będzie, nie? Także wejdźcie po prostu, pograjcie sobie czy coś tam. Dobra, mieliśmy przeszpiegować inną wiochę, to przeszpiegujemy tą. 11, wyślij. O, jest, możemy. Dobra. Infiltruj wszystkich. Co to jest? Tak. Infiltruj. Cofnij. Ostatni raport. O! To możemy atakować w takim razie. Jak tu jest malutko wojska, to wyślemy dużo. Dobra, i zobaczycie, jak wygląda oblężenie twierdzy w takim razie. Komenda została zaakceptowana, przyspieszymy ich. Dobrze, misja została zakończona. Sprawdzimy teraz, jak wygląda sam atak. Czy wszystko poszło w porządku? Wojenne... Ej! Co się... A nie, przed jedną minutą. Dobra. No to zwyciężyliśmy. Okej, okay, raporcik, proszę bardzo. No i możemy oczywiście odtwarzać symulację. Straciliśmy 20 morali, 4 mieczników i to w sumie tyle. No i nie straciliśmy zbyt wiele. Czyli elegancko. Dobra, czyli moje wojsko się spisało, powiem wam. No, czyli dodatkowe też mamy przedmioty. W sensie tutaj te nasze dostępne złoża. O, no i elegancko. Dobra, ale czy my z punktu gospodarczego mamy coś rozbudowywać? 4 z nagrody ze skrzyni, weź prezent z bonusowych, dobra, punktów ekonomicznych. 1000 godzinne wydobycie kamienia, postępy, ojeju. No czyli co, możemy rozbudować domy, to nam zwiększy limit ludności. Chociaż ludności i tak nie mamy full, więc możemy sobie rozbudować kopalnie, też nie, uniwersytet. Farmy. Na farmy jeszcze nie mamy. Potrzebujesz badania. Władza scentralizowana. Aha, no to zaraz znajdziemy coś takiego. Władza scentralizowana. Jest coś takiego? No to chyba nie tu. Chyba tutaj będzie. Zaraz zobaczymy. Nie. Jest, władza scentralizowana. Ale wciul tego złota to kosztuje. 36 więcej złota. To 15, 23 i 13 sekund. To jest za chwilę w sumie. No bo tutaj mamy zegar na dole. No dobra, to ja sobie to rozbuduję poza odcinkiem w takim razie. Bo tam władza scentralizowana jest potrzebna. Ale jeżeli wam się podoba oczywiście giereczka, słuchajcie, to ja was jak najbardziej zachęcam do tego, żebyście sobie zagrali. Żebyście, moi drodzy, wsparli mnie też w postaci reflineczka. Patrzcie tam na dole. Tymczasem ja się z wami będę żegnał. Jeżeli będziecie chcieli więcej tego typu materiałów, a nie spotka się on z hejtem, mam nadzieję, to oczywiście będzie tego więcej. No, także jeżeli chcecie ze mną razem wspólnie zagrać, możemy stworzyć razem wspólnie sojusz. Tutaj, proszę bardzo, ja mogę stworzyć... nie ranking, tylko sojusz, to tutaj jest sojusz. Stworzę dla was i będziemy razem grali. Jeżeli oczywiście będziecie chcieli. Tymczasem, dziękuję wam bardzo serdecznie. Widzimy się w innych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia, pa pa!